Jak wygląda sytuacja z polem grawitacyjnym według Einsteina? Otóż przez wiele wieków uważano, że siła grawitacji, która została wprowadzona przez Newtona, świetnie opisuje wszystkie zjawiska, ale jak się okazało, jest pewien problem wtedy, kiedy się próbuje interpretować wszystkie zjawiska fizyczne w oparciu o tę teorię. I Einstein wpadł na pomysł, że może to pole grawitacyjne da się wytłumaczyć w inny sposób i o tym sobie króciutko powiemy w tym odcinku. Wprowadził pewne postulaty, które były niezbędne, żeby tę teorię uzasadnić. A więc pierwszy postulat, że wszystkie prawa natury mają taki sam przebieg we wszystkich układach odniesienia, nie tylko takich, które poruszają się ze stałą prędkością, czy nie poruszają, ale również takich, które przyspieszają. I drugi postulat, że pole grawitacyjne jest równoważne układowi odniesienia, który w obszarze, w którym nie ma grawitacji, porusza się z przyspieszeniem równym g. I ta zasada jest bardzo ważna, jest to zasada równoważności i wyjaśnijmy, na czym ona polega. A więc wyobraźmy sobie, że mamy tego samego człowieka, który raz znajduje się na Ziemi, a raz znajduje się w przestrzeni kosmicznej. No i wyobraźmy sobie, że on jest w zamkniętym jakimś pomieszczeniu, a więc nie jest w stanie kontrolować, czy gdzie się znajduje, więc co zaobserwuje wtedy, kiedy trzyma w ręku piłeczkę i tę piłeczkę puści? No wiemy, co zaobserwuje, przypuszczamy, że piłeczka będzie spadała w dół z przyspieszeniem równym spadkowi, przyspieszenia w spadku swobodnym, czyli 9,81 metra na sekundę kwadrat. A teraz okazuje się, że zgodnie z zasadą równoważności, która jest niezwykle logiczna, wynika, że jeśli człowiek będzie w przestrzeni, w której nie występuje żadna siła grawitacji, ale rakieta, w której będzie się poruszał, w której będzie się znajdował, będzie się poruszała z przyspieszeniem g, to ta piłeczka tak samo spadnie w dół z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu. A więc w jednym i w drugim przypadku, niezależnie od tego, gdzie będzie się znajdował obserwator, ten efekt będzie taki sam. Piłeczka spadnie z przyspieszeniem a równym g. Tylko tutaj ta piłeczka spada, bo jest pole grawitacyjne, a tutaj piłeczka spada, dlatego że rakieta przyspiesza i to przyspieszenie jest równe g. Prawda? Z punktu widzenia obserwatora, który znajduje się w tym jednym i drugim pomieszczeniu, efekt jest taki sam. Jakie są konsekwencje tej zasady równoważności? Otóż jeśli będziemy rzucać piłeczkę, albo jeśli będziemy emitować światło, tu jest pokazany człowiek, który trzyma wskaźnik laserowy i jest emitowana wiązka światła, to ta wiązka światła w układzie odniesienia, który przyspiesza, tak samo jak piłeczka w układzie odniesienia, który przyspiesza, będzie poruszać się po torze zakrzywionym. No i żeby to sprawdzić, no to należy wykonać odpowiednie doświadczenie, czyli trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście taki efekt występuje. Zanim to właśnie zostanie przeze mnie omówione, to przepraszam, rozważmy, jakie właśnie konsekwencje są tej ogólnej teorii względności i w związku z tym, co tak naprawdę jest przyczyną występowania tego oddziaływania grawitacyjnego. Otóż okazuje się, że przestrzeń i czas są ze sobą ściśle związane i ta relacja jest opisana przez szczególną teorię względności i tak naprawdę można powiedzieć, że dla każdego obiektu interesujące jest nie tylko położenie przestrzenne, ale również czwarta współrzędna, to jest prędkość światła razy czas, czyli też taka współrzędna, która ma wymiar położenia. Ale Einstein tłumaczył właśnie, że występowanie grawitacji jest związane z krzywizną tej czterowymiarowej przestrzeni. Jak można wyobrazić sobie występowanie sił
w związku z tym, że występuje krzywizna pewnej przestrzeni. To ilustrują te dwa rysunki, które są pokazane na tym slajdzie. Więc wyobraźmy sobie, że spoglądamy z zewnątrz na kulę ziemską i widzimy dwa obiekty, które poruszają się wzdłuż południków i poruszają się w kierunku bieguna południowego. Z punktu widzenia obserwatora z zewnątrz widzimy, że obiekty zbliżają się do siebie, dlatego że po prostu kula ziemska ma powierzchnię zakrzywioną. Natomiast z punktu widzenia tych obserwatorów, którzy znajdują się w tych obiektach poruszających się, mogą to być samoloty czy samochody, one zbliżają się do siebie. Jeśli się zbliżają, to znaczy, że z punktu widzenia każdego z nich występuje siła oddziaływania między nimi, która powoduje, że one zmieniają swój tor ruchu. A więc tutaj krzywizna skutkuje w pozornym pojawieniu się jakiejś siły oddziaływania między tymi obiektami, która ta siła powoduje właśnie zmianę kierunku toru. To samo dotyczy właśnie sytuacji, kiedy mamy cząstkę jakąś, jakąkolwiek obiekt, który spada w polu grawitacyjnym ziemskim. Z punktu widzenia tego, tej teorii, jaką mamy w spadku po Newtonie, to my wiemy, że ten tor jest zakrzywiony, dlatego że linie sił pola grawitacyjnego są zakrzywione, ale można by również powiedzieć, że to krzywizna jest odpowiedzialna za zmianę tego toru. Otóż na rysunku kolejnym jest przedstawione, jak wyobrażamy sobie zakrzywienie przestrzeni w pobliżu obiektu o dużej masie. Wyobraźmy sobie, że mamy jakieś dwa obiekty masywne. Tutaj jest dla przykładu Ziemia, która jest w takiej przestrzeni, która została zilustrowana jako właśnie taka, sprężynująca siatka. I widzimy, że w miejscu, w którym znajduje się obiekt masywny, zniekształcenie przestrzeni jest dosyć duże i to zniekształcenie przestrzeni powoduje, że jeśli jakiś obiekt znajdzie się w pobliżu tego właśnie, w pobliżu tej zakrzywionej, w pobliżu tego obiektu masywnego, to wtedy będzie musiał się zbliżać, będzie przyciągany, bo będzie wpadał po prostu w ten obszar, w którym znajduje się jak gdyby taki dół potencjału. No teraz wróćmy do tego problemu, który wiąże się właśnie z tym rysunkiem, który przedstawiłam wcześniej, czyli wyobrażamy sobie, że emitujemy światło i to światło, tak samo jak właśnie światło w każdym układzie odniesienia, który porusza się z pewnym przyspieszeniem, powinno zmienić swój tor ruchu, jeśli tylko właśnie jest zakrzywienie przestrzeni. Takie zakrzywienie przestrzeni wywołane właśnie obiektem masywnym, eksperyment z takim, ze sprawdzeniem, czy rzeczywiście to światło ulega, tor światła ulega ugięciu wtedy, kiedy przechodzi obok obiektu masywnego, to zostało przewidziane bardzo wcześnie przez Einsteina, ale bardzo długo takiego nie można było przeprowadzić takiego eksperymentu. No w tej chwili takich eksperymentów mamy bardzo dużo dzięki teleskopowi Hubble'a. Możemy przyglądać się temu, co dochodzi do nas, światło, które dochodzi do nas z odległych galaktyk i ono może być analizowane. Możemy sprawdzać, czy rzeczywiście tor światła ulega zagięciu wtedy, kiedy mija obiekt o dużej masie. Dlaczego ulega ugięciu? Otóż dlaczego wydaje nam się, że dlaczego to, co wtedy oglądamy, zmienia jak gdyby źródło swojego pochodzenia? Więc wyobraźmy sobie, że mamy obiekt masywny, który jest na drodze wiązki światła, która jest emitowana z jakiegoś źródła. Czyli załóżmy, że po prawej stronie slajdu mamy obiekt, który emituje światło i zanim to światło do nas dotrze, to po drodze trafia na masywny obiekt. Jeśli trafia na masywny obiekt, to wiązka światła ulega ugięciu, zagięciu. Jeśli ulegnie zagięciu, to wtedy ten tor światła jest taki, jak pokazuje to linia ciągła. Ale dla nas, jeśli wiązka światła przychodzi z pewnego, dochodzi do nas z pewnego kierunku, to my lokalizujemy źródło tego światła na prostej, która jest przedłużeniem tego kierunku
znajdującego się, określającego ten bieg wiązki. Czyli dla nas pozorny kierunek lokalizacji gwiazdy jest zupełnie w innym miejscu, aniżeli rzeczywisty kierunek. To właśnie, żeby stwierdzić, że tak właśnie jest, no to trzeba mieć odpowiednią aparaturę. No i pierwszy obraz tego efektu, który nazywa się efektem soczewkowania, został zaobserwowany w roku 1979. Czyli to było bezpośrednie potwierdzenie słuszności tej teorii. I teraz pokażę Państwu obrazki, które znalazłam w internecie. Można takich obrazków znaleźć całą masę. Tutaj jest tak zwany krzyż Einsteina, który powstaje w ten sposób, że jeśli właśnie światło z tej odległej galaktyki po drodze, zanim trafi na Ziemię, trafi na obiekt, który, czy w pobliże obiektu, który jest masywny, to wiązka światła ulega zniekształceniu i zamiast pojedynczego obiektu możemy pozornie postrzegać tą wiązkę światła na wielu kierunkach. I właśnie akurat dla tej galaktyki obserwujemy taki obraz, że obraz, który nazwano krzyżem Einsteina, ale może być tak, że ten obraz będzie tak zniekształcony, że będzie dobiegał do nas jak gdyby z wielu kierunków i wtedy obserwujemy coś, co się nazywa pierścieniem Einsteina. To dotyczy czerwonej galaktyki, która właśnie tak zdeformowała światło z dalszej błękitnej galaktyki, że my postrzegamy tę odległą galaktykę tak, jakby to był pierścień, a nie obiekt, który jest obiektem punktowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Thank you.